Żywe świąteczne drzewko jest niewątpliwie piękną ozdobą domu. Raz zakupiona w doniczce z korzeniami może zyskać drugie życie. Zamiast po świętach trafić na śmietnik, można takie drzewko oddać do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Już mamy pierwsze efekty naszej akcji, mamy pierwsze choinki, które tutaj zostały przywiezione. Cały czas dostajemy telefony z zapytaniami, kiedy, gdzie można tą choinkę przywieźć. I też mamy pierwsze choinki, które zostały odebrane od osób, które nie miały transportu, tak, przez pracowników PGM. Także jak Państwo widzicie, mamy kilka różnych możliwości, żeby podarować nam choinkę, tak, która może mieć drugie życie w schronisku i służyć naszym podopiecznym. Plac jest wystarczająco duży, by można było w nim zasadzić sporo drzew. Tak, no z racji tego, że naprawdę posiadamy dosyć duży plac i to tych drzewek może wejść tutaj bardzo wiele. Możemy wykorzystać je na wiele sposobów. Tak jak już wcześniej mówiłem, że tworzymy z nich bariery dla hałasu, tak, też osłonę przed wiatrem dla kojców, a także jakby tutaj ściany, które dają cień przy dużym słońcu latem. Na pewno je wykorzystamy dobrze, postaramy się, żeby wszystkie drzewka, które tutaj do nas dojadą, się przyjęły, zrobimy wszystko. Wiadomo, że nie zawsze wszystko się uda, ale będziemy się starać, zaopiekujemy się nimi tak, żeby służyły naszym podopiecznym jak najlepiej. Więcej informacji pod numerem telefonu 44 633 38 77 lub komórkowy 600 185 657. Choinki można dostarczać na teren schroniska w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od 10 do 16. W razie problemów z transportem należy skontaktować się pod numer telefonu 506 123 460.